Hejo, dzień dobry, ale dziwnie teraz, że to nie live. Bardzo dziwnie, jestem przyzwyczajona do live'ów. Witam Was serdecznie i przybywam do Was z... Nie tak, tak. Z Shein. Przybywam do Was ze współpracą z filmem o współpracy ze sklepem Shein. Wciąż, co uwielbiam, kocham i naprawdę sporo garderoby mam mega stycznej właśnie z tegoże sklepu. Są takie, które Wam polecam, są takie, które Wam odradzałam, więc staram się być z Wami rzetelna. No i teraz sprawdźmy sobie, co przyszło tym razem. Mam nadzieję, że kolor tutaj Wam odpowiada. Pokażę Wam, co zamówiłam, bo sama już nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. Coś dużego. Zaraz wyleję kawę. Ciężka tym razem ta przesyłka. Nie wiem, co ja to wybrałam. Zastanawiam się, czy teraz... Nie, teraz Wam pokażę, a z Try On Haulem przyjdę oddzielnie. To będzie taki króciutki, jakby unboxingowy, taki otwierający tylko filmik, przesyłkę, a potem dopiero w kolejnym pokażę Wam, jak na mnie wyglądają te rzeczy. Pierwsza rzecz, chyba jakiś kombinezon zamówiłam. Rozmiar S, może być już kiepsko. Mogę nie wejść. Tak zapakowane, oczywiście. Otwieramy. Też mogłam nagrać na Instastory w sumie. A dobra, nagram już, jak nie będę otwierać chyba. Chyba, że jakoś powkładam. Muszę się odsunąć, żebyście Wy dobrze widziały, co to takiego. Kolor już mi się podoba. Nie wiem, czy taki zamawiałam nawet. Nie pamiętam. Wow, dość duże to coś jest. Fajny materiał. No, 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 jakby dobre było, to byłoby super. Rękawy widzę, że krótkie. Nie jest to małe. Taki kombinezon, słuchajcie. Zamówiłam taki kombinezon. Już nie pamiętam, ale podoba mi się. Wygląda fajnie, nie wiem, czy nie będzie za mały. Kurczę, eska. No zobaczymy. Kolor super taki kawowy, więc dla blondynki, dla brunetki super. Materiał ekstra, rozmiar S. On jest tutaj zwężony w pasie. Nie wiem, czy tu wejdę, ale też są sznureczki, więc zobaczymy. I nogawki też są zwężane. Zapowiada się całkiem fajnie. Wszystkie linki oczywiście będziecie miały w opisie pod filmem. I tak jak mówię, z Try On Haulem wstrzymajcie się do następnego filmiku. Tutaj Wam pokazuję w drugiej części tej współpracy, pokażę Wam na mnie. Rzecz druga, jakaś malutka, tak zapakowana, rozmiar M. M rozmiar, jest to rozmiar rekomendowany z tego sklepu na moją osobę. Co to było? Ojej, jaki to ten... No, już wiem, co to jest, to co chciałam. Ona była tu odpinana, dobrze mi się wydaje. Zaraz oberwę. Tak, fajna. Powiem wam, że do pracy nawet bym ją brała. Fajna, rozmiar M. Dobrze, że M-ka, w S-kę bym raczej nie weszła. Czarna, ale taka fajna, rozciągliwa. No i trochę taka prześwitująca. Myślę, że jakbym teraz ją nawet założyła, to raczej prześwitywałby mi stanik. No ale korci mnie aż, żeby założyć. Fajna, fajny materiał. Myślę, że się z nią bardzo polubię. Jest taka fajna, elastyczna. Bluzka, super. Także to jest rzecz numer dwa. Jeszcze mi się też podoba. Na razie wszystko mi się podoba. Rzecz numer trzy, przedostatnia. Rozmiar M. Kolor khaki. Taki oliwkowy. Oliwkowy khaki. Nie wiem, co to jest. Nie pamiętam jeszcze. Papiery. Co to jest? Aha, dobra, już pamiętam. Nie wiem, czy będzie to do chodzenia. Fajnie to wygląda. Troszeczkę jak piżama. Więc można jako dres, jako piżamę na lato, fajnie. Nogi zwężane, fajny materiał, prążkowany, tylko trochę prześwitujący. Także tutaj stringi raczej będą, albo pośladki widoczne. Szkoda, że nie ma kieszonek, szkoda. W pasie myślę, że powinien być na mnie dobry, rozciągliwy, na gumce ze związaczami, czyli wiecie, można wiązać. To jest góra. Zapowiada się ciekawie. No i spójrzmy na dół. To był dół, a teraz góra. Taka, no może być ciężko, słuchajcie. Jest rozciągliwe, może być na mnie obcisłe, będę musiała trochę poćwiczyć, ale wygląda naprawdę spoko. Naprawdę wygląda fajnie, rękawy długie, kolor świetny, uwielbiam taki kolor, także zobaczymy. No jak widziałyście, rozmiar M,
Także no w sumie góry to bym mogła wziąć L-kę nawet. Chociaż to miało być takie opięte, to na modelce tam wyglądało tak opięcie. No i taki lejący jest trochę i jak widzicie taki porążkowany. Ale fajne, no i tutaj taka delikatna stójeczka, super, zapowiada się ekstra, więc a i w najgorszym wypadku, jak będę wyglądała jak pokraka, to na pewno będę używała to do, po domu lub jako piżamkę. Także taka rzecz i ostatnia rzecz, aha, już chyba widzę, jakaś kurtałka. Kurtałka na wiosnę, rozmiar M, mam nadzieję, że na wiosnę, bo na modelce ona właśnie tak wyglądała. To jest największa rzecz z tej przesyłki. Czekajcie, kolor już mi się podoba, teraz nie wiem jak z rozmiarem. Szkoda, że nie mogę teraz przymierzać. M-ka. Znaczy mogłabym, ale nie mam tyle aż czasu. Tak ona wygląda, wygląda na dość małą. Kolor super, bardzo mi się podoba. Taka. Czy to będzie taki na wiosnę? Och, nie mówcie, że to atrapa. Kieszenie to trzeba sobie tutaj rozpróć chyba. Tu są, on, to, nie jest, to są normalne, ale tu są zszyte, więc trzeba je rozpróć. Raczej taka nawet dość cieplejsza, ona jest taką podszeweczką. No nie wiem, oby tylko nie była za mała. No widzicie, wzięłam M. Chyba tak? Tak. Rozmiar M, kolor taki różowawy, łososiowy, nie wiem. Taki, o. Także myślę, że też będzie super. No i to wszystko. I to jest całe moje zamówienie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja chowam na razie do siaty, bo chcę Wam nagrać na Instastory dla tych, które nie mają YouTube'a. A w następnej części przybędę do Was z try on haulem. Ja jestem jak na razie podjarana tymi rzeczami, jestem podekscytowana i mam ochotę już je poprzymierzać, bo jestem ciekawa, czy wszystko będzie dobrze z rozmiarówką. Także póki co komentujcie, która rzecz przykuła Waszą uwagę. Pamiętajcie, że na AGA015 macie 15% zniżki ode mnie, od sklepu Shein dla mnie, a ode mnie dla Was. Także to. Te informacje znajdziecie, jak zedytuję w sensie ten filmik i Wam go udostępnię, to w opisie będziecie miały wszystkie linki do tych rzeczy. I w drugiej części, gdzie nagram Wam try on haul, również będą linki do tych rzeczy. Także w obu częściach będziecie miały linki oraz informacje o kodzie, jaki możecie wykorzystać na zakupy po prostu w tym sklepie. Także byłoby mi bardzo miło, jeżeli coś Was tutaj zainspiruje. Ja jestem podjarana i mam ochotę już to wszystko poprzymierzać, ale oczywiście tego nie zrobię, poczekam po prostu, jak będę Wam nagrywać try on haul, a będzie to jutro. Jutro Wam nagram, więc jak go zmontuję, to no, za parę dni, za 2-3 dni będzie. Trzymajcie się cieplutko, ja jestem podekscytowana, sklepowi Shein bardzo serdecznie dziękuję. Wam dziękuję za chwilunię uwagi, bardzo krótki unboxing Shein. Trzymajcie się cieplutko, komentujcie, piszcie wszystkie uwagi w komentarzach pod filmem. Buziaki dla Was, trzymajcie się, bajo!